Teraz Państwu opowiem, jak doszło do wstrząsającego faktu, że pokochałem matkę mojej żony. Tej reakcji to akurat nie rozumiem. Przecież ja jeszcze nie powiedziałem tego obrzydliwego słowa na te, o którym są kretyńskie dowcipy. Co mam zrobić? Tygrys napadł teściową. Sam napad, niech się sam broni. Co to jest? Ropucha i 20 żabek. Teściowa wiesza firanki. Dziś dopiero słyszałem kretyński, debilny dowcip, że żona wyjechała i teściowa z dobroci serca zaprosiła zięcia na obiad. On idzie, bo się boi i myśli, otruje mnie. Siada, tę zupę podała, włożył łyżkę, czy się nie stopi. No truje mnie na 100%. Poszła do kuchni po drugie. On myśli, co tu zrobić? Zawołał kota. Po, kotek idzie. Chodź, kotku, ty do miseczki. Kotek dwa razy chlap języczkiem i leży. On mówi, oż ty mordo jedna. Ona wychodzi z tym schabowym, a on fach, fach, a kot tak, jest, jest, jest. Więc ja takich kretyńskich dowcipów nie opowiadam. To jest obiekt moich uczuć. Zaczęło się od tego, że kiedyś rzuciłem okiem do swojego dowodu osobistego, myślę sobie, rany boskie, jaki ja mam stary PESEL. I pomyślałem, że może to, co mnie teraz dotyka, to jest kryzys wieku średniego. I przypomniałem sobie taką fraszkę Jonasza Kofty, która brzmiała mniej więcej tak, czy świat wiele się zmieni, gdy z młodych gniewnych powstaną starzy wkurwieni.